Rocznica śmierci marszałka Józefa Piłsudskiego, rocznica odejścia na wieczną wartę generała Władysława Andersa, ale także rocznica rozpoczęcia bitwy o Monte Cassino, tak nierozerwalnie związanej z generałem Władysławem Andersem. Dzisiaj przede wszystkim oddajemy hołd tym dwóm wielkim, marszałkowi Piłsudskiemu i generałowi Władysławowi Andersowi, ponieważ uosabiali oni w różnych momentach polskiej historii polską drogę do niepodległości. Byli symbolem naszych dążeń niepodległościowych, wolnościowych i uczyli swoich podkomendnych, uczyli polskie społeczeństwo, że dla Polaków nie ma rzeczy niemożliwych, że nawet z największej porażki można wyjść zwycięsko i tak jak marszałek przywrócić Polskę na mapy świata i tak jak generał Anders zdobyć Monte Cassino, nie zdobyty przez nikogo szczyt, bo przed Polakami i dla Polaków nie ma rzeczy niemożliwych.